W tym nagraniu omówię uproszczenia, które można stosować w równaniu na stałą równowagę reakcji chemicznej, jeśli stężenie produktu w stanie równowagi jest bardzo małe. Można rozróżnić dwa skrajne przypadki w trakcie stanu równowagi reakcji chemicznej. Z jednej strony bardziej preferowanym elementem reakcji chemicznej może być substrat, z drugiej strony bardziej preferowany może być produkt. Co w takim razie podpowiada, że w danej reakcji powstaje dużo produktu, albo z drugiej strony, że bardziej preferowane jest odtwarzanie bądź też nieroztwarzanie substratu? To wszystko podpowie Ci wartość stałej równowagi reakcji chemicznej. Jeśli bardziej faworyzowany jest produkt, to stała równowaga reakcji musi być wysoka. Przypomnę, że zgodnie z prawem działania mas, stała równowagi to iloczyn stężenia produktów podniesionych do odpowiednich potęg równych współczynnikom stechiometrycznym reakcji, podzielony przez iloczyn stężenia substratów podniesionych do odpowiednich potęg również równych współczynnikom stechiometrycznym w równaniu reakcji chemicznej. Jeśli mówię o dużej wartości stałej równowagi reakcji chemicznej, to mam na myśli rząd wielkości 10 do 4 lub większy. Jeśli w danej reakcji występuje duże stężenie produktu, a małe stężenie substratu, to licznik tego równania jest duży, a mianownik mały. Jeśli natomiast w danej reakcji preferowany jest substrat, to znaczy, że jego stężenie w stanie równowagi jest duże, natomiast stężenie produktu w porównaniu do stężenia substratu jest małe, przez co stała równowagi jest mała. Jeśli mówię, że stała równowagi jest mała, to mam na myśli rząd wielkości 10 do minus 4 lub jeszcze mniejszy. Teraz zajmiemy się takim przybliżeniem, które działa jedynie w sytuacjach, kiedy stała równowaga reakcji jest równa bądź też mniejsza od 10 do minus 4. Myślę, że najlepiej wytłumaczyć, jak stosować przybliżenie dla małej wartości stałej równowagi w trakcie rozwiązywania przykładu. Obliczmy, jakie będzie stężenie produktu w reakcji dysocjacji jodu. Gazowy jod o stężeniu 0,45 mol na decymetr sześcienny po reakcji dysocjacji znajduje się w równowadze z anionami jodkowymi. Wartość stałej równowagi reakcji w interesującej nas temperaturze wynosi 5,6 razy 10 do minus 12. Wartość stałej równowagi jest tu bardzo mała, zdecydowanie mniejsza niż 10 do minus 4. W związku z tym, dla obliczenia stężenia końcowego produktu, bez popełnienia większego błędu, możemy użyć przybliżenia małego x. Rozpiszmy, co wiemy na temat reagentów przed reakcją, w trakcie reakcji i po reakcji w stanie równowagi. Jeśli w treści zadania nie jest podane inaczej, to zakładamy, że przed rozpoczęciem reakcji chemicznej w układzie nie znajdował się produkt. Stężenie początkowe produktu wynosi w takim razie 0 mol na decymetr sześcienny. Stężenie początkowe substratu, jak podaje to treść zadania, wynosi 0,45 mol na decymetr sześcienny. W trakcie przebiegu reakcji z każdego hipotetycznie zdysocjonowanego mola produktu powstają 2 mole substratu. W takim razie, jeśli substratu bywa x, to powstaje 2x produktu. Po reakcji chemicznej mamy w układzie 0,45 minus x substratu i 2x produktu. Aby obliczyć, jakie jest stężenie końcowe, stężenie równowagowe produktu, należy obliczyć x. Wstawiamy więc te wartości do wyrażenia na stałą równowagę reakcji chemicznej. Stała równowaga reakcji chemicznej równa jest iloczynowi stężenia równowagowego, czyli stężenia po reakcji anionów jodkowych do drugiej potęgi podzielonemu przez stężenie równowagowe jodu. Pisząc stężenia równowagowe z tej tabeli, otrzymujemy, że stała równowagi wynosi 2x podniesione do kwadratu dzielone przez C0 odjąć x. Jak dotąd nie zastosowałam żadnych przybliżeń. Jeśli mamy do czynienia z tak małą wartością stałej równowagi reakcji, oznacza to, że stężenie końcowe produktu jest o wiele mniejsze od stężenia początkowego reagentów. W takim razie, jeśli ten x jest naprawdę bardzo mały, to możemy założyć, że 0,45 odjąć x jest w przybliżeniu równe 0,45. Więc wartość x tak naprawdę nie wpływa na zmianę stężenia jodu. To założenie bardzo upraszcza obliczenia. Teraz mamy w liczniku 4x kwadrat, natomiast w mianowniku
samostężenie początkowe jodu. Po przekształceniu tego równania otrzymujemy, że x wynosi pierwiastek kwadratowy z stała równowagi razy stężenie początkowe dzielone przez 4. Otrzymujemy, że x jest równe 7,9 razy 10 do minus 7. Zobacz, otrzymana wartość jest o wiele rzędów wielkości mniejsza od stężenia początkowego jodu. Na pierwszy rzut oka wygląda, że zastosowane przybliżenie miało sens. Jeśli jednak obawiasz się, że zastosowane przybliżenie bardzo wpłynęło na poprawność wyniku, warto podstawić sobie tą obliczoną wartość x do pierwotnego wyrażenia na stałą równowagi i obliczyć, czy po zastosowanym przybliżeniu otrzymasz podobną wartość do k. Okazuje się, że otrzymujemy tutaj 5,6 razy 10 do minus 12, więc otrzymany wynik jest zgodny ze stałą równowagi reakcji chemicznej. Teraz, aby obliczyć stężenie równowagowe produktu, wystarczy otrzymaną wartość x pomnożyć dwukrotnie.